Fizjoterapeuci i masażyści ze Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w poniedziałek o godzinie 8 na 2 godziny odstąpili od pracy. To strajk ostrzegawczy, który może przerodzić się w generalny. Na godzinę 10 zaplanowano rozmowy z dyrektorem SCR Mariuszem Gilem oraz, jak się nieoficjalnie dowiadujemy, członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego Markiem Bogusławskim. Koleżanki i koledzy, od dziś zaczynamy akcję strajkową w godzinach od 8 do 10. W tym czasie wszyscy fizjoterapeuci i masażyści odstąpią od swoich obowiązków służbowych. Za ten czas nie będziemy pobierać wynagrodzenia. W poniedziałkowy poranek Centrum Rehabilitacji zostało oplakatowane. Pracownicy ubrani w czarne stroje z napisem strajk wyszli przed budynek, przekonywali do swoich racji, używali głośnych syren. Fizjoterapeuci i masażyści domagają się obiecanych zaległych podwyżek wynagrodzenia. Spór zbiorowy, z jakim żeśmy weszli z naszym dyrektorem, trwa już od bardzo długiego czasu, od ponad 2 lat. Wtedy jak w 2019 roku były strajki fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, analityków medycznych, radiologów, wtedy dołączyliśmy się i my. Wtedy toczyły się rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i skutkowały podniesieniem wzrostu za punkt. Wówczas dostaliśmy jedną transzę z 3, miało być 500 brutto, dostaliśmy 418, tłumacząc, że pracodawca musi ponieść koszty, odliczyć sobie koszty. Na drugą i trzecią transzę nie doczekaliśmy się niestety. Dyrektor po prostu tłumaczył, że nie może, bo nie ma z czego, bo nie było podniesienia kolejnej wyceny za punkt. W związku z tym weszliśmy w kolejny spór zbiorowy i chcemy dalej dążyć do tego, żeby te nasze zaległe 2 transze zostały nam wypłacone. Przed budynkiem placówki w gminie Stąporków pojawili się też pacjenci. Z całego serca wspierają oni dążenia pracowników do uzyskania godnej płacy. Praca ich ciężka, bo przy każdym człowieku jest człowiek niepełnosprawny, drugi jest na wózku, tu jest na... No, jak choroby są. Oni się starają, pomagają. To, co ja usłyszałem, że oni chcą tam po 300 zł, po 500, to jest dla mnie za mało. Moim zdaniem powinni dostać drugie tyle. Konflikt na linii pracownicy-dyrekcja rozpoczął się już 4 lata temu. W międzyczasie zmienił się dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji, a obecnie jest nim Mariusz Gil. Obecnie pracownicy są już po mediacjach z mediatorem z listy Ministerstwa Zdrowia. One również nie przyniosły skutku, a więc fizjoterapeuci nie otrzymali zaległych transz obiecanych podwyżek. W związku z tym od poniedziałku podjęli się oni akcji protestacyjnej. Dyrektor SCR w Czarnieckiej Górze Mariusz Gil podczas strajku na chwilę wyszedł do pracowników i zapewnił ich, że rozmowy w sprawie osiągnięcia porozumienia odbędą się o godzinie 10. Z mediami nie chciał rozmawiać. Po godzinie 11.30 spotkanie wciąż trwało. Jeżeli tylko jego wyniki będą znane, napiszemy Państwu o tym w artykule w naszym portalu. Link do niego znajdziecie także w opisie tego filmu na YouTubie.